Witam serdecznie w kolejnym felietonie z cyklu Za krótko. Fachowe portale zajmujące się badaniem rynku mediów, ja akurat przeczytałem tą informację na portalu Wirtualne Media. Doniosły, iż w roku ubiegłym Polacy mniej czasu spędzili przed telewizorem. Co prawda to mniej liczony jest w odniesieniu do rad bezpośrednio wcześniejszych pandemicznych, kiedy to zamknięte nakazami administracyjnymi społeczeństwo rzeczywiście Musiało albo po prostu siedziało przed telewizorami, gdzie było zresztą namiętnie straszone tym, że jeżeli z rzeczonego fotela przed telewizorem ruszy się i pójdzie na przykład na spacer, to spotkają go rzeczy straszne, na przykład mandat wręczony przez stróża prawa. I wtedy telewizor był na pewno skutecznym nośnikiem propagandy tamtego czasu. Ale żeby nie było tak wesoło, wrócę do zeszłorocznych wyników które są dość ciekawe, ale wcale niekoniecznie tak optymistyczne, nawet jeśli zestawimy z rzeczonym rokiem jeszcze poprzednim. Precyzyjne doniesienie, pochodzące jak się domyślam z bardzo precyzyjnego badania, zdaje się od Nielsena, yy, mówi, że przed ekranami telewizora każdy z nas statystycznie spędził dziennie 3 godziny, uwaga, 55 minut i uwaga, 24 sekundy. Natomiast w roku 21 przed odbiornikami siedziano, muszę uważać na słowa, o 11 minut dłużej. Coś w roku jeszcze, jeszcze poprzednim tego siedzenia było z kolei o 25 więcej minut. Fluktuacja, fluktuacja, spadki, spadkami. Ale muszę powiedzieć, że liczby są zatrważające. Przynajmniej dla mnie. Oglądanie telewizji stanowi znaczący odsetek czasu tradycyjnego obywatela. Jeżeli podejdziemy do tych badań bardziej szczegółowo, to rzeczy będą wyglądały gorzej. Sam znam co najmniej kilka osób telewizora nieposiadających, i często chętnie też podkreślam, że sam również odbiornika takiego nie posiadam. A z tego wynika, że moja część owej średniej przypisana została komuś innemu. Nie wiem też, czy w badaniach statystycznych uwzględnia się osoby takie jak noworodki, niemowlęta, osoby nieoglądające z powodu wieku starczego. Jeśli tak, no to cóż, z kilku godzin u wielu osób może się z tego zrobić na przykład dwa razy tyle. Żeby nie było, że teoretyzuję, sam znam wiele osób, u których w domach odbiornik telewizyjny gra cały czas. Bez względu na to, co tam jest aktualnie pokazywane, co leci. Od rana do nocy przekazuje się odbiorcom treści najczęściej niewyszukane, a na pewno w dużym stopniu zmanipulowane. Kiedy w pokoju hotelowym rano włączyłem, ostatnio tak mi się zdarzyło, kanał informacyjny telewizji publicznej, zaznaczam, w hotelach nie ma najczęściej radia, coś jednak dobrze z rana posłuchać, tak mi się przynajmniej wydawało, niewiele przejmując się tym, co leci, Zabrałem się za poranne czynności, i w pewnym momencie zorientowałem się, że co najmniej kilkakrotnie usłyszałem, jak w tle do obrazu biegł komentarz lektora ze słowami, z których jednoznacznie wynikało. Taki przykład. Że zarządów PO, PSL tak dobrze w jakiejś tam za każdym razem innej dziedzinie nie było. I żeby nie było, nie tęsknię za tamtą koalicją i kontestuję stanowczo jej sposób kierowania krajem. Z tego, co zapowiadają przywódcy opozycji, dla mnie wynika jedno, nie chcę, żeby wrócili ani do władzy, ani oni, ani żeby przejęli ją jacyś ich wychowankowie, ale jestem przeciwko topornemu praniu mózgów. Zresztą założę się, że obserwacja stacji informacyjnych kontrolowanych przez opozycję doprowadziłaby mnie do podobnych, tylko całkowicie odwrotnych konstatacji. Oczywiście telewizja to nie tylko informacje polityczne, ale również seriale, rozmowy śniadaniowe i tak zwane talk showy. Wszystkie one, te propozycje, zdaje się pozostają na podobnym poziomie wymagań od oglądających. W głowach odbiorcy tworzy się papka. Dobrze więc, że jakiejś części społeczeństwa udaje się wyrwać z tego wykreowanego przez nadawców TV świata. Zaznaczę tutaj przy okazji, że jest pewnie jakieś zjawisko niszowe, są jakieś nisze w telewizji, rzeczy ciekawe i wymagające, ale w procentach wydaje się, że nie jest tego za dużo. A i oglądalność zjawisk ciekawych proponowanych przez telewizję też nie pozostaje na wysokim poziomie. Ale z drugiej strony, skoro widzów klasycznej TV ubywa, to przecież gdzieś sieci ludzie podziewają. Nie przechodzi tak zwany widz do nikąd. Najczęściej idzie do internetu, gdzie, i tu trzeba powiedzieć, znowu tak lepiej nie jest. Chociaż paleta rzeczy do wyboru choćby potencjalnie większa. No ale, sami wiemy, jak tak zwane internety wyglądają. A więc cóż, tak źle i tak niedobrze. Jakoś nie umiem skonstruować żadnego pozytywnego wniosku z dzisiejszych przemyśleń. Chyba tylko taki dla samego siebie. Taką myśl sobie ułożę, że czasy się zmieniają, ale propaganda niestety tak samo musi się sączyć. Pozdrawiam serdecznie, do następnego wejścia.